Posłuchaj w tle o McCain. Dlaczego Amerykanie go tak kochają? Republikanina. W komentarzach po śmierci Johna McCaina pojawiały się słowa jak niezależne,
15-minutowe wideo, które Państwo byli uprzejmi tutaj, dziękuję bardzo, puścić.
doprowadzenie do pokojowych stosunków z Wietnamem, postawiono mu pomnik. Pomnik postawiono komuś, kto był wrogiem przecież. Jednocześnie McCain był nie tyle pacyfistą, co realistą, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, bo w tym fragmencie słyszeliśmy między innymi o kwestii agresji Rosji na Ukrainę i to jest chyba kolejny ważny wątek, o którym my powinniśmy teraz porozmawiać, bo do tej pory mówiliśmy o McCainie jako amerykańskim patriocie, który działa na rzecz Stanów Zjednoczonych, ale jego zakres działalności jest znacznie szerszy, bo jego polityka międzynarodowa, jeśli tak możemy powiedzieć, też była bardzo znacząca, chociażby w kontekście Polski, bo to była jedna z osób, dzięki której jesteśmy dziś w NATO. Tak, no mówimy o senatorze Stanów Zjednoczonych, czyli o imperium, przedstawicieli imperium, które pomogło nam wejść do NATO i senator McCain był jednym z pierwszych orędowników, który nie miał wątpliwości, że Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, wyzwalającej się z dominacji sowieckiej, powinny być w sojuszu atlantyckim. I tak się zresztą stało. Więc my nie możemy patrzeć na niego jako na Amerykanina, który tylko reprezentuje swój kraj, dlatego że Stany Zjednoczone przecież mocarstwa zwykle nadają jakby ton temu, co się dzieje na świecie. Kaczyński zresztą napisał taką książkę, to było jego opus magnum, która się nazywała Polska, wielkie mocarstwo wobec Polski, gdzie nie ma złudzeń, że małe kraje nie decydują o losach świata. Ich poświęcenie też nie decyduje o losach świata. Aczkolwiek tutaj McCain oddaje nam pierwszeństwo w jednym z takich bardzo znaczących wystąpień, kiedy pokazał Polskę jako przykład kraju, który rozpoczął ten demontaż komunistyczny, gdzie oddał wielki hołd pokoleniom Polaków, którzy w różnych okresach, w różnych dekadach przeciwstawiali się jakiejkolwiek opresji. I od tego zaczęło się to domino, które pamięta pan kiedyś w Berlinie na rocznicę upadku muru berlińskiego, która jest bardziej znana z upadku komunizmu niż nasz okrągły stół. I warto przypomnieć, że wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę podpisania porozumień gdańskich. Ja muszę powiedzieć, że w moim osobistym, prywatnym, skromnym życiorysie, ja tam byłam przez kilkanaście dni w stoczni i to, co się wtedy tam stało, do dziś pamiętam tą radość i tą dumę. To było wydarzenie, które zmieniło moje życie i zmieniło życie mojego pokolenia. I do tego też wielokrotnie odnosił się John McCain. I pewnie też dlatego pokazywał, tak jak pani wspomniała, Polskę jako pewien przykład do naśladowania. Dlatego go tak zmartwiły niektóre zmiany, które miały miejsce w Polsce. W 2016 roku napisał zaniepokojony list jeszcze z dwoma innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej. I ten list bardzo zaniepokoił wiele osób w Polsce. Niemniej jednak zarówno premier, jak i prezydent na wieść o śmierci McCaina natychmiast zareagowali, podkreślając, że był to wielki obrońca demokracji. Był to obrońca demokracji, ale też obrońca praw człowieka, co jest bardzo istotne chociażby w kontekście
człowiek, który miał tą umiejętność, że mógł się przyjaźnić ze swoimi adwersarzami, to chodziło o łączenie. Co to miał na myśli? Miał na myśli, że w sprawach większych od nas musimy się solidarnie łączyć. Nie możemy być przeciwko sobie. I to nie tylko chodzi o łączenie republikanów z demokratami. Chodzi o łączenie wszystkich ludzi, którzy są za demokracją na świecie. Przecież pan słusznie zwrócił uwagę, kto ma nieść jego trumnę? Ludzie, którzy mają się ze sobą łączyć. To jest ten testament. Zresztą, mimo że on przecież był wojskowym, z rodziny wojskowej pochodził, to nie był człowiek pierwca wojny. Jego wielu wystąpieniach pobrzmiewa ostrzeżenie przed wojną jako strasznym, wielkim nieszczęściem. No dziś to ostrzeżenie jest chyba szczególnie istotne, abyśmy o tym pamiętali, patrząc przez pryzmat napiętych stosunków międzynarodowych. No i tym ostrzeżeniem będziemy kończyć naszą rozmowę. Pani Ewa Jurczyk-Ziemecka, Fundacja Jana Karskiego i była konsul generalna Polski w Nowym Jorku, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym programie z cyklu Konfrontacji Idei, tym razem ze studia w Brukseli, gdzie moim gościem jest podsekretarz stanu, pan wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paweł Lewandowski. I chciałbym z panem porozmawiać na temat praw autorskich, tego co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Bo parę miesięcy temu, jeszcze przed przerwą wakacyjną, taka wiadomość horror biegła też w Polskę. Ja sam był pytany też przez różne media w tej sprawie, że oto nam się szykuje następna akta 2, cenzura totalna internetu, że no właśnie koniec wolności internetu. No ja chciałem porozmawiać, czy rzeczywiście tak jest. No, zacznijmy od tego horroru, od tego scenariusza takiego bardzo negatywnego. No czy rzeczywiście nam grozi powtórka z tamtych protestów dotyczących akta 1 i rzeczywiście to jest jakby powtórna próba ograniczenia wolności internetu i odbije się ona na indywidualnych użytkownikach internetu, którzy zostaną poddani surowej cenzurze, nie będą już mogli umieszczać treści, którą by chcieli w internecie. Nieprawda, panie? Od razu zdementuję to, że mechanizmy Unii Europejskiej są na szczęście tak skomponowane, że nawet jeśli ktoś wpadnie na bardzo głupi pomysł i uda mu się go nawet zapisać w formie jakiegoś aktu, na przykład projektu dyrektywy, to jeszcze po drodze mamy cały szereg procedur, no i niewątpliwie wpływ państw członkowskich, no i oczywiście naszych europosłów, które każde takie zabiegi, powiedzmy, zbyt daleko idące w danym momencie są w stanie ograniczyć. Rzeczywiście projekt dyrektywy, który został zaprezentowany przez Komisję Europejską, zawiera przepisy, które w pewnym sensie powodują ograniczenia, znaczy gdyby weszło w życie w tym zakresie, które jest tam zaproponowane, to powodują w pewnym sensie ograniczenie możliwości przepływu informacji, czy ale w gruncie rzeczy nawet nie wpływałyby na to złożony użytek, który znamy dzisiaj, czyli można by było i tak przy wejściu tamtego projektu w życie mieszać jakieś memy czy ale dalej, ale nie zgodziliśmy jak na rząd Polski. Zanim jeszcze powiemy, jakie było stanowisko rządu polskiego, to chciałem się dowiedzieć, że w zasadzie jaki był motyw komisji w sobie z takim projektem dyrektywy? Skąd się bierze potrzeba w ogóle regulacji, ochrony tej kwestii? Internet przez wiele lat nie był był bardzo niedoregulowany z punktu widzenia prawa autorskiego. Zresztą nowoczesne technologie mają to do siebie, że trudno dzieła, które są wytworem tych nowoczesnych technologii, jakoś łatwo objąć w tym systemie prawa autorskiego, który powstał w zasadzie na podstawie doświadczeń jeszcze z XIX wieku, kiedy to wiedzieliśmy, że dziełem jest coś skończone. Na przykład ktoś zapytał, co to jest dzieło jakieś autorskie, no to każdy mógł pokazać nuty, zapis nuty muzyczny, książkę, obraz. I to było takie oczywiste. Potem pojawiły się nowoczesne formy, na przykład film, który ludzie zadawali sobie pytanie, czy to jest jedno dzieło, czy to jest cały szereg dzieł różnych, które są ze sobą jakoś splątane, na przykład osobna muzyka, osobna.
bardzo wiele utworów w sposób swobodny jest udostępniane w internecie i twórcy z tego nic nie mają, znaczy nie mają wynagrodzonego swojego trudu w tą pracę. To jest takie ciekawe zjawisko, bo z jednej strony słuchamy jakiejś muzyki, bo jesteśmy fanami jakiegoś zespołu, a z drugiej strony nie, tego twórcę, którego lubimy, no, nie wynagradzamy, ponieważ w łatwy sposób udostępniać się sobie, zwłaszcza na początku XXI wieku, za pomocą sieci peer-to-peer, różne media, potem udostępnialiśmy je sobie za pomocą różnych portali internetowych i tak dalej. No i znowu ci twórcy zauważyli, że no, czują się trochę poszkodowani, bo o ile kiedyś był to margines i nie było to jak główne źródło ich dochodu, o tyle w związku z tym, co pan profesor powiedział na wstępie, okazało się, że internet zastępuje nam wszystkie media po kolei, no to w pewnym momencie stanie się głównym źródłem dochodu. Już mało kto kupuje buty kompaktowe. Większość ludzi już zaczyna używać streamingu wideo, czy ściągać legalnie, bądź nielegalnie pliki z jakichś serwisów internetowych. To jest bardzo rozwinięta właśnie, mi się taka postawa internautów, że to jest wszystko przymiotem wolności, swobodnie możemy używać, czy to właśnie audiowizualnych treści, czy szukamy jakiegoś artykułu, czy książki. To, że są cyfrowe, jest nieuchwytne materiały. To znaczy, jeżeli ja bym powiedział, że ja wszedł do kogoś do domu i po prostu się uspłukli książkę i z nią wyszedł, no to nikt nie miał wątpliwości, że to jest no, co najmniej nieetyczne działanie, a może i nawet w pewnych zakresach podlegające pod jakiś kodeks. Natomiast jeżeli my ściągamy z internetu jakieś dzieło w formie cyfrowej, no to my w zasadzie tworzymy jego kopię. To nie jest tak, że bierzemy jakąś jedną sztukę dzieła i zabieramy z jakiejś przestrzeni, przenosimy do innej, tylko tworzymy kopię tego dzieła. I ludzie mają takie poczucie, po pierwsze dlatego, że jest łatwość sięgnięcia po to dzieło, a po drugie, że ono nie jest do końca materialne, bo jest w formie cyfrowej, że wszystko jest w porządku. A poza tym nikt tego nie widzi, ja zrobiłem to raz, komu to może szkodzić, a ludzie zapominają o efekcie skali. I słusznie pojawiły się roszczenia twórców. Nie mam na myśli tutaj tylko artystów, ale są też dziennikarze. Generalnie każdy, kto coś tworzy, komu przysługuje jakieś prawo, żeby uregulować wreszcie tę sferę. Czytam też polskie związki twórcze apelowały o to, żeby związki twórcze, w zasadzie wszystkie związki twórcze, może nie tyle apelowały do nas jako do rządu, żeby powstała taka regulacja, ile w ramach mechanizmów Unii Europejskiej były bardzo skłonne po temu, żeby taką regulację wprowadzić. No, jednolity rynek cyfrowy musi też być zharmonizowany. To znaczy, każdy musi mieć pewność prawa w każdym kraju Unii Europejskiej, że mniej więcej tak samo jest chronione to prawo, żeby w czasach, gdzie jeszcze jest geolokalizacja, od której odchodzimy, nie było takiej sytuacji, że ktoś omija prawo danego kraju, ściągając coś z
są na YouTubie. I tak samo zresztą dotyczy nawet studiów filmowych państwowych, które udostępniły za darmo. Jest tam szereg filmów Studia Zebra dostępny w internecie i generalnie jest podpisana umowa między tym, który udostępnia, a każde wyświetlanie. Tam są jakieś ostatnie, tak jest. Ale to znaczyło, że się nie pracowało. Rozumiem, że to było bardzo kontrowersyjnie dyskutowane, że platformy muszą rzeczywiście stale badać, monitorować treści, które będą publikowane. Że platformy to robią teraz. I to dotyczy tylko treści, które mają prawem autorskim, ale nie dotyczy to na przykład treści, które są zamieszczone na Facebooku lub Twitterze, dlatego że tutaj w zasadzie one podlegają pod inną dyrektywę. Znaczy nie jest celem ich udostępnianie, tylko ludzie są się między sobą dzielą. Ta dyrektywa w tym zakresie, w wersji popartej przez rząd polski, czyli pan Rady Europejskiej, nie zmienia niczego. To znaczy, dalej będzie można na Twitterze umieszczać, co sobie ktoś chce, czy na Facebooku, ponieważ to nie są platformy, które one tylko są udostępniają na Instagramie, a my gdzieś na Instagramie na czymś innym. Nie używa i nie, bo to są tak zwani użytkownicy pasywni i aktywni. Pasywny to jest na przykład Dropbox. Mówię od razu nazwanie się, żeby każdy użytkownik wiedział, że tak jak to coś, czy wie, co definicję używał tych pojęć, to nikt nie wiedział, o co chodzi. Taki na przykład Dropbox, gdzie to już rzucam sobie i udostępniam. To model biznesowy nie polega na tym, że oni aktywnie promują treść, którą ja tam udostępniam, żeby przyciągać do użytkowników, tylko czerpią zyski z udostępnienia tej przestrzeni albo przez kupowanie abonamentu, albo przez wyświetlanie reklam temu użytkownikowi, który akurat zaloguje się na swój Dropbox. Ale Facebook ma inny model biznesowy. Facebook ma inny model biznesowy, on dopasowuje do danych, on robi profilowanie nowe rzeczy. W zależności od danych, które ja... Ale to są dane, to są inne typy danych, bo oni aktywnie nie używają treści, które nie umieszczam. Oni biorą moje dane różne, czy to płeć, wiek, dane, które udostępniam, żeby mój profil jako użytkownika mieć precyzyjny i kierują do mnie reklamy. I więc oni zarabiają na reklamach, które są do mnie kierowane, na udostępnianiu moich danych osobowych innym trzecim firmom. Natomiast nie na aktywnym promowaniu treści, które sam umieszczam. Czyli nie biorą na przykład, jeżeli ja wrzuciłem film, albo ten utwór muzyczny, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, który ja stworzyłem, pan go mieścił nielegalnie, i Facebook nie robi czegoś takiego, że go umieszcza na swojej pierwszej stronie i mówi, słuchajcie, wejdźcie na Facebooka, ponieważ jest udostępniony przez jednego z użytkowników unikalny utwór muzyczny nagrany przez wiceministra kultury, który nigdzie indziej nie ma. No to nie jest ten model. Czyli oni używają tego do przyciągnięcia użytkowników, którzy w ich modelu biznesowym przekładają się na pieniądze, tylko to jest po prostu miejsce, gdzie ktoś udostępnia to, a dane z udostępnienia, czyli wiedza o tym, że jakiej muzyki słucham, służy do tego, żeby połączyć z innymi danymi, które w rezultacie wyświetlą precyzyjną reklamę do mnie kierowaną. A zatem ani Facebook, ani Twitter, ani Dropbox, ani inne tego typu serwisy pod to wersji popartej przez rząd nie podchodzą. To jest warte właśnie podkreślenia. A jakie w związku z tym platformy podchodzą? Takie, które promują treści, czyli mamy cały szereg pirackich serwisów, na których użytkownicy na przykład z kamerą udają się z kamerą do kina, nagrywają na premierze film, wrzucają ten film na swój profil i na pierwszej stronie tego serwisu, który żyje z reklam, ale musi przyciągać użytkowników, jest promocją, jesteśmy pierwsi. My udostępniamy wam ten film piracki i wy w związku z tym możecie, oczywiście nie dzielą respiracji, ale jeżeli jest opis HDK, każdy użytkownik internetu rozumie, co właśnie powiedziałem, to znaczy, że to jest nagrane za pomocą leżącej kamery w sali kinowej, czyli to nie może być oficjalna dystrybucja. Jeżeli to jest za darmo udostępnione poza oficjalną dystrybucją i tego dzieła, ta unikalna treść jest używana do promowania serwisu, chodźcie do nas, zobaczcie, jakie mamy fajne filmy, no to tu już się pojawia problem, bo to już nie jest serwis, który korzysta z dyrektywy z 2002 roku. No, ale to jest dosyć identny przypadek, ale co jest tego do tej tak naprawdę? Wyłącznie. A czy te wszystkie platformy, które zawierają na reklamach, używając tego mechanizmu dzielenia się treściami, to nie będą podlegać?
końcowi widzimy, zresztą one zarabiają. No, zarabiają, jak idziemy do kina i w kinie oglądamy reklamy przed puszczeniem filmu, prawda? No to tak, ale naprawdę te reklamy odnoszą się, ale że idziemy na ten film, bo to nie jest to prawda, ale one przetrwają aktywnie tego, znaczy to nie jest model biznesowy tych serwisów, nie jest oparty o to, żeby aktywnie to wspierać, tylko o to, żeby korzystać z innego typu z metadanych. Ale ja wiem, jedne z kontrowersyjnych spraw było, że jest bardzo trudno oddzielić te pasywne od aktywnych platform, prawda? Bo jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że to jest dosyć proste w gruncie rzeczy, bo ja wiem, że oczywiście, co znaczy aktywnie, to znaczy pasywnie. Aktywnie to znaczy wykorzystać konkretną treść w sposób bezpośredni do przyciągnięcia użytkowników celem spowodowania zwiększenia zarobku serwisu. A pasywnie znaczy pozwolić tylko tej treści być umieszczonej i nie przetwarzać jej zupełnie, żeby zmienić jej pozycjonowanie na przykład na tej stronie dalej. No dobrze, a w związku z tym, a jak będzie z powiedzmy z takimi serwisami jak Google News, bo teraz dochodzimy do innego. Mamy artykuł 11. No właśnie, artykuł 11, tak? I praw wydawców teraz, tak zwanych praw pokrewnych. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja napisałem artykuł na przykład do jakiegoś tygodnika, powiedzmy Newsweek Polska. Na przykład. I ktoś ten artykuł umieści w sieci, no to Newsweek musi udowodnić przed sądem, że ten artykuł jest, należy do niego, że to prawo ma w tej chwili tak jest. Bo przecież to jest oczywiste, bo oni pierwsi wydali go w tekście, mają umowę i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, każdy artykuł, który jest umieszczony w tym Newsweeku, trzeba osobno udowodnić. Właśnie trzeba osobno udowodnić, a teraz dyrektywa wprowadzi domyślne prawo pokrewne, czyli w zasadzie domniemanie posiadania prawa do tego, czyli potraktuje to dzieło, że to druga strona musi udowodnić, że ono nie jest objęte ochroną. No tak, ale czy to będzie dotyczyło też linkowania, właśnie, że będzie krótki, tak zwane skrypty, że będzie tylko te informacje, to są tylko skróty i link przekazuje. Już tłumaczę, w projekcie dyrektywy komisji rzeczywiście takie zagrożenie się pojawiło. Natomiast to zagrożenie zidentyfikowaliśmy i zneutralizowaliśmy je w ten sposób, że my nie interesuje nas długość dzieła, tylko oryginalność dzieła. Czyli prosta informacja prasowa nie jest oryginalna. Oryginalna, bo to znaczy taka, gdzie została włożona podatkowa myśl ludzka celem przetworzenia wytworzenia dzieła konkretnego. Czyli informacja, że minister Paweł Lewandowski z profesorem Krasnodębskim dzisiaj rozmawiał w radio, choćby podał PAP, to i tak nie należy do PAP, bo to jest prosta informacja prasowa. Natomiast gdyby była zawarta analiza tego, co mówiliśmy i co z tego wynika, jakaś dodatkowa, pogłębiona analiza, gdzie potrzeba była na przykład prawnika, który wytłumaczy ludziom, co ten Lewandowski tak w skomplikowany sposób mówi, no to już jest dzieło oryginalne, mimo że ktoś może umieścić to. I teraz tak, my w naszej dyrektywie, w naszej wersji, postawiliśmy na oryginalność, znaczy do wyboru państwo będzie miało albo długość, albo oryginalność. My w Polsce stosujemy oryginalność, a w dozwolonym użytku mamy prawo cytatu. Niestety musimy kończyć, to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Myśmy dostali jako posłowie setki, a może tysiące maili przed przerwą dotyczącą wszystkie w zasadzie protestujące przeciwko tej regulacji. Czy ministerstwo, czy pan minister uważa, że są państwo w stanie przekonać naszych też wyborców, obywateli, tych użytkowników sieci, że tego rodzaju regulacja nie naruszy wolności? Absolutnie nie.
to taki portal, który łączy siły dwóch komórek organizacyjnych Polskiego Radia. Z jednej strony anteny PR24, a z drugiej strony portalu. Dzięki temu połączeniu, ja wierzę, że to było i będę to powtarzał, dzisiaj mówię to od rana, ale będę to mówił tak długo, aż tego celu nie osiągniemy. Wierzę w to, że wejdziemy do pierwszej piątki najbardziej potrzebnych portali informacyjnych w Polsce, a to jest zadanie bardzo trudne, dlatego że konkurencja jest ogromna. Ta konkurencja nie śpi. To są też wielkie budżety zaangażowane w specjalne akcje promocyjne i komunikujące naszą konkurencję, ale Polskie Radio to jakość, to rzetelność, a Polskie Radio od dziś, od 1 września 2018 roku, kiedy wystartował portal Polskie Radio 24.pl, Polskie Radio to też nowoczesność. Na tym nam zależało. Tego trzeciego komponentu nam bardzo długo brakowało w internecie. I ja głęboko wierzę w to, że dzisiaj ten cel udało nam się osiągnąć. Dzisiaj wyróżniał nowy portal Polskie Radio 24.pl nowoczesnością, rzetelnością. I tym, że jest to portal tworzony przez najlepszych dziennikarzy Polskiego Radia, mówiąc o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce i za granicą, poruszający sprawy gospodarcze w sposób pogłębiony i rzetelny, mówiąc o kulturze czy lifestyle'u w sposób ciekawy dla 20-latków i dla 90-latków. Wreszcie tym, że nie ocenia, nie opiniuje, tylko rzetelnie podaje informacje. I jeszcze jedna podstawowa różnica. My nie będziemy nigdy śledzić wydarzeń związanych ze złamaniem szpilek pewnej aktorki X czy Y z jakiegoś serialu. Ale kiedy ta aktoreczka trafi na czerwony dywan w Cannes, to pierwsi zrobimy z nią wywiad, bo to będzie kultura przez duże kampanie. Rzeczy znają się, już się zrobiło na tym nowym portalu. Patrząc na menu główne, po kolei mamy kraj, czyli Polska, świat, gospodarka, sport, kultura, styl życia, ale też na przykład serwisy historyczne. Ogromna przewaga Polskiego Radia nad konkurencją, bo mamy wspaniałe archiwa, bo mamy duży zespół, który opracowuje te serwisy historyczne, bo mamy unikalne treści. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj opublikowaliśmy, jak co roku publikujemy treści z archiwum Polskiego Radia związane z 1 września 1939 roku oczywiście. Dzisiaj po raz pierwszy opublikowaliśmy film, który nagraliśmy specjalnie dla portalu z jednym z ostatnich żyjących świadków bombardowania w Wieluniu. To Polskie Radio dociera do takich ludzi. To Polskie Radio bardzo często realizuje projekty, które myślę, że dla wielu komercyjnych mediów wydawałyby się po prostu nierentowne. No bo po co to robić? To są koszty, to są podróże, delegacje, trzeba do tych ludzi dotrzeć, nagrać, zmontować taki materiał, a przecież łatwo jest pójść na tę czy inną imprezę w Warszawie i zrobić relację, co tam dzieje się w szafach gwiazd. Innym słowem misja. Misja, tak, tylko że misja, która bardzo często, jeżeli chodzi o media publiczne, była przez naszą konkurencję komercyjną wyrzucana czy wyśmiewana, żeby tą misję rozumiemy tak czy inaczej, albo w jakiś sposób ją nadinterpretujemy. Nie, misja to jest to, żeby media publiczne, które są finansowane z publicznych pieniędzy, mówiły do 20-latka, do 50-latka i do 90-latka. I każdemu z tych odbiorców były w stanie oferować treści, które są dla nich ciekawe, istotne i ważne. I tu ogromną przewagą konkurencyjną jest internet, bo my żyjemy w pokoleniu. Moje pokolenie współczesnych 40-latków, ale ludzie ode mnie 10 lat młodsi, 30 czy 20 czy 20-latkowie dzisiaj żyją w pokoleniu Showmaxa, Netflixa czy HBO Go. I nie chodzi o samo oglądanie filmów, tylko o pewną zasadę, że to ja decyduję o tym, jakie treści będę oglądał albo co będę czytał. I kiedy spotykamy się w studiu radiowym, które przecież Polskie Radio 24 to bardzo nowoczesne radio informacyjne, ale rządzi się pewnymi standardowymi zasadami. Tworząc serwis informacyjny, musimy ułożyć ramówkę, uznać, co będzie jedynką, co będzie na drugim, trzecim, czwartym, piątym miejscu. Tak samo w przypadku newsów telewizyjnych. Portal internetowy daje nam tę przewagę, że to użytkownik wybierze, czy bardziej interesuje go dzisiaj polityka, gospodarka, sport, a może kultura. Chodzi o to, żebyśmy podali te treści możliwie najpełniej i w najbardziej taki przejrzysty i przystępny sposób, to znowu wielkie ukłony dla redakcji IT, która pracowała przez 7 miesięcy nad silnikiem, nad tym, czego nie widać, a co jest sercem tego portalu, czyli tak zwany backend, ale też oczywiście frontend i layout graficzny. Redakcji, która zadbała o to, żebyśmy nawiązywali do najlepszych standardów, do BBC, żeby ten portal był responsywny, żeby był interaktywny, żeby użytkownik czuł się na nim komfortowo, żeby nie musiał niczego szukać, tylko żeby łatwo było się po tym portalu poruszać i żeby miał takie poczucie Polskie Radio 24.pl, to jest 21 wiek, tak? To nie są lata 90. czy lata 2001-2003, bo często nasze projekty internetowe, byliśmy jednymi z pierwszych mediów, które startowały
wiązały się trochę z szatą graficzną i z layoutem, z komunikacją z tamtych czasów. Dzisiaj to jest absolutnie standard światowy i wszystko jest, jak to mówimy w internecie, up to date, czyli na czasie. Na nowym portalu są rzeczy do czytania, do oglądania, ale także może przede wszystkim w kontekście instytucji, w której się znajdujemy, do odsłuchania. I tutaj może się pojawić pytanie, co na przykład z materiałami z antem Polskiego Radia, z Polskiego Radia 24, z Trójki, z Jedynki. One też się znajdą na nowym portalu. Panie redaktorze, to nawiązując trochę do programów telewizyjnych, jeżeli chciałby pan kogoś pozdrowić, to proszę teraz pomachać. Nasza rozmowa jest na żywo transmitowana w specjalnej zakładce na portalu Polskiego Radia 24.pl, bo wszyscy, którzy nas teraz słuchają i otworzą portal czy na komórkach, czy na komputerach stacjonarnych, mogą zobaczyć to studio, nas siedzących tutaj na żywo. To jest zasada radia otwartego, radia interaktywnego, radia gotowego na nowoczesność, a więc na żywo stream z tego studia, jednego z najważniejszych studiów w polskim radiu, bo tworzącego najwięcej treści informacyjnych i publicystycznych, i ogromny szacunek i ukłony dla Państwa z Polskiego Radia 24. Ale też oczywiście audycje, które już były na antenie, ale być może ktoś nie miał czasu, albo w tym momencie jechał samochodem, miał inne sprawy, nie posłuchał. Specjalna zakładka po prawej stronie i do wyboru audycje publicystyczne z anteny Polskiego Radia, więc czy ktoś lubi publicystykę, czy odrobinę sportu, czy kultury, wszystko znajdzie. Uważam, że antena Polskiego Radia 24 jest szczególnie potraktowana w tym portalu ze względu na naszą ścisłą współpracę, bo wspólnie zyskaliśmy nową przestrzeń, no i Państwo na tle innych anten macie wyjątkową pozycję, bo to właśnie Polskie Radio 24 jest najbardziej widoczne na nowym portalu. Ale teraz, jeżeli słuchają nas słuchacze, którzy na co dzień słuchają jedynki, dwójki, trójki czy czwórki, absolutnie proszę nie czuć się pomijany. Polskieradio.pl to jest to miejsce, gdzie pozostają pozostałe anteny Polskiego Radia. Co więcej, Polskieradio.pl, my nie przysiadamy na laurach. To jest projekt, który kiedy dzisiaj, 1 września, uruchomiliśmy Polskie Radio 24.pl, to pojutrze, w poniedziałek 3 września, siadamy nad projektem polskieradio.pl, żeby w przeciągu najbliższych miesięcy ten portal zyskał nową odsłonę, stał się nowoczesny, korespondujący z dzisiejszymi wyzwaniami i wymogami, więc pozostałe anteny też będą miały szczególne miejsce w internecie. A może czekamy na nową stronę, na koniec porozmawiamy o tej stronie, która dzisiaj się pojawiła, czyli Polskie Radio 24.pl. Nową stronę zainaugurowała akcja hashtag 1939. Nikt więcej, może powiedzmy dwa słowa o tej akcji. Wyjątkowe materiały archiwalne, między innymi film, o którym mówiłem, z jednym z ostatnich żyjących świadków bombardowania w Wieluniu, ale też nagrania z radiowego drona, naszego radiowego drona Mostów Tyliczu, ekipy live, które są dzisiaj na Westerplatte, które będą przed biurem nieznanego żołnierza w Warszawie i w kilku innych miejscach w Polsce, ale też współczesna armia, wywiad z pilotką helikoptera z Afganistanu, snajperem Gromu, czy jednym z pierwszych oblatywaczy F-16, więc dzisiejszy potencjał, sytuacja geopolityczna Polski również w ocenach ekspertów od geopolityki i od pewnego rodzaju ładu europejskiego, w którym się dzisiaj znajdujemy. Ale to nie wszystko, bo dzisiaj spotykamy się w tym studiu 1 września. Za 3 dni wielkie wydarzenie gospodarcze w Polsce, forum w Krynicy, 4 września, wielki quiz gospodarczy Polskiego Radia. Każdy z naszych słuchaczy, internautów będzie mógł go rozwiązać. Zapewniam, że będą go też rozwiązywać politycy i osoby z pierwszych stron gazet i będziemy mogli te wyniki zobaczyć. Oczywiście szczególna obecność Polskiego Radia 24.pl i Polskiego Radia 24 anteny radiowej w Krynicy na forum gospodarczym. No i sobotę za tydzień, 8 września, Narodowe Czytanie Przedwiecznie z prezydentem Andrzejem Dudą. Kulisy tego wydarzenia, wywiady z aktorami, wszystko to, czego inni nie pokażą u nas, jak najbardziej na portalu. Przypomnijmy, Polskie Radio 24.pl to nowa strona, która właśnie zapewni Państwu dostęp do wszystkich informacji, których Państwo potrzebujecie. Naszym gościem był Piotr Chęciński, redaktor naczelny portalu Polskie Radio. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na informacje. Ewa Morawiec, zapraszam. Przy pomniku obrońców wybrzeża na Westerplatte odbyła się uroczystość w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w niej udział Mateusz Morawiecki, a wraz z marszałkami Sejmu, Senatu, szefami BBN, MON oraz MSWiA.
energiczne działania na wschodzie Europy. Ubolewał też, że prezydent Władimir Putin nie zapłacił wysokiej ceny za zajęcie Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy. Nie sądzę, by Putin stanowił bezpośrednie zagrożenie dla Polski, bo Polska jest bardzo silnym państwem. Uważam jednak, że kraje bałtyckie są obecnie poddane ogromnej presji ze strony Władimira Putina. Jeśli uda mu się tam oraz w Mołdawii, to wzrośnie jego apetyt na dalszą agresję. Dlatego jego agresja powinna spotkać się ze stałą odpowiedzią i powinien płacić za nią wyższą cenę niż obecnie. John McCain w grudniu 2013 roku był na kijowskim Majdanie. Największe na Ukrainie manifestacje zaczęły się w listopadzie, po tym jak prorosyjski prezydent Viktor Janukowycz odłożył podpisanie umowy z Unią Europejską. Wielotysięczne protesty z Kijowa rozszerzyły się na cały kraj. Ruch sprzeciwu przerodził się w rewolucję, a władze zdecydowały się na rozwiązania siłowe. Ukraińcy, to jest wasz moment. Tu chodzi o was, o nikogo innego. Chodzi o przyszłość, jakiej chcecie dla waszego kraju i na jaką zasłużyliście. O waszą przyszłość w Europie. John McCain zabiegał o zwiększenie wojskowej pomocy USA dla sił zbrojnych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy, a także przyspieszenie prac nad tarczą antyrakietową w Europie. Był jednym z pierwszych zwolenników przyjęcia Polski do NATO, a także zniesienia wizy dla Polaków. Seria silnych eksplozji w rejonie wojskowej bazy lotniczej Mezek w pobliżu Damaszku. Według syryjskich mediów rządowych eksplozje były spowodowane wybuchem w składzie amunicji. Przyczyną wybuchu miała być usterka instalacji elektrycznej. Wcześniej informowano, że eksplozje były spowodowane atakiem rakietowym, prawdopodobnie izraelskim. Według niektórych źródeł atak był dokonany z rejonu wzgórz Golan. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdziło nawet, że atak spowodował ofiary w ludziach, w tym śmiertelne. Jednak syryjskie źródła wojskowe zdementowały te informacje. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te ostrzeżenie obowiązuje dla województwa opolskiego. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia dla zachodniej części województwa małopolskiego i województwa śląskiego. W ciągu dnia na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku i Górnym, a także Opolszczyźnie możliwe burze, a na termometrach od 20 do 27 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po czwartej. Powtórka programu. Witam Państwa, zapraszam na ideologię. Ksiądz Michał Dziedzic, pastor Michał Jabłoński, Mohamed Adam, Jan Piotr Suliga. Dzień dobry, Anuje. Dzień dobry Państwu. Zaintrygował mnie przed tygodniem z kawałkiem jeden z polityków, który powiedział, że gdyby Chrystus przyszedł na świat teraz, nie miałby nic przeciwko temu, żeby paradować w koszulce z napisem Konstytucja. O, popiera. I teraz chciałem się Was zapytać, zaintrygowany tą rzecz myślą, nie chodzi mi o koszulkę samą, co by było, gdyby rzeczywiście Chrystus dziś przyszedł, czy gdyby znów pojawił się Adaś? Nie dokończyłem pytania, jeszcze o tym nie rozprawiam. Co to by było, jakby Jezus dziś wrócił, bo też muzułmanie wierzą, że Jezus, niech będzie pochwalony na zbiegu wieków, wróci i poprowadzi nas w dniu ostatecznym do modlitwy. To Jezus będzie prowadził ostatnią modlitwę. Według islamu jest prorokiem, tak? Według islamu jest Słowem Bożym.